udzielił pan jakiś czas temu Gazecie Wyborczej, chyba Renacie Grochale, wywiadu i zapytała ona mniej więcej tak, dlaczego Jarosław Kaczyński mówi o tym, że wybory zostały sfałszowane, a pan odpowiedział mniej więcej tak, bo w to wierzy. To była dla mnie najbardziej zdumiewająca wypowiedź sezonu. Dlaczego? Bo jak można wierzyć, że wybory były sfałszowane, skoro ten PiS-owi nie udało się po prostu, no nie tyle, że złapać za rękę, tylko tak mieć swoich ludzi w komisjach, w których doszło chyba do przeinaczeń i oni mają ku temu, mają jakieś takie przesłanki. Nawet tych wniosków do sądu PiS złożył mniej niż SLD, prawda? Ta wielka akcja, którą koordynowała Anna Sikora, zdaje się, skończyła się na niczym najzwyczajniej w świecie. Annę Sikorę chcą wyrzucić z PiS-u. To koordynowanie tego uczciwego przebiegu wyborów. Mężowie zaufania PiS-u albo się nie sprawdzili, albo po prostu nie natrafili na te fałszerstwa na dole. Więc na jakiej podstawie można w to wierzyć? To chyba, albo wydaje mi się, że to z jakiegoś dość znanego wiersza Szymborskiej, no ale pora jest tak wczesna, że jeszcze neurony mi się tam nie poszczepiały w mózgu, więc tytułu nie przytoczę. No, moja wiara jest silna i bez podstaw. No można, no. Tylko wie pan, gdzie ja bardzo często z kolegami publicystami i publicystkami naszymi toczę spory prywatne lub publiczne, mówiąc, że jak Kaczyński wygra wybory, to Polska nie stanie się nagle krajem źle rozumianej Afryki. To po prostu będzie krajem, w którym ktoś inny rządzi i tyle, prawda? Natomiast od czasu do czasu... Znaczy stanie się krajem bardziej bałaganiarskim, a wszystko to będzie okraszone taką bardzo mobilizacyjną retoryką. No, no tak, ale jeżeli prezes Kaczyński będzie wierzył w to, co mówi, to mamy sytuację jakościowo różną od poprzednich lat, gdzie na przykład był premierem, czy był potem w opozycji, gdzie moim zdaniem raczej większość z tego, co mówił, nie wierzył. I to jest u polityka zdrowsze, wydaje mi się, niż... Skąd ten płomień nagle entuzjazmu, głębokiej wiary? Przepraszam bardzo. No, głęboko wierzył i ja o tym wielokrotnie mówiłem, ale może potem pana Kaczyńskiego już zostawmy, bo co ja się tu pojawię, to pan mnie o Kaczyńskiego. O nie, przepraszam, jak ostatnio raz wiele tygodni temu to byłem, to o wojsko się mnie pan na szczęście pytał. No, przecież pan prezes Jarosław, premier Jarosław Kaczyński po pierwsze głęboko wierzył, że istnieje układ. No tak, i że służby mają wiedzę. I że służby mają wiedzę o tym układzie. Ja twierdziłem, że i dlatego w końcu mnie z rządu wyrzucił.